Witajcie, myszki z tej strony, Zarko, w pierwszym odcinku z Hearthstone 4 na modyfikacji Balefire Blues jako niewolnicy Czerwonego Oka. Tak, to zawsze jak gdy się wchodzi na Olwo Blues, to te nazwy zawsze są takie dziwne. Ostatnio powstał taki pewien collab, bardzo ciekawy, gdzie połączono dwie modyfikacje, Olwo Blues i Equestria at War. Obie modyfikacje są bardzo takie dobrze zrobione, ale bardzo, bardzo takie nie bierzące wszystkiego na serio. Ostatnie aktualizacje do Orwell Blues to wszystko pokazują. I właśnie powstała ta modyfikacja. Ogólnie portrety w tej modyfikacji, oprócz tych głównych nacji, no to wiadomo, że wszystko się wokół niego toczy. Nie są aż takie dobre, jak przechodzimy tutaj, to mamy jakieś takie dziwne rzeczy. Ten nawet fajny jest. Jeżeli ktoś pamięta pierwsze dni tego, jak on się nazywał, Olwo Blues, to pamięta, że te portrety też były słabe, więc gaduję, że z przyszłością po prostu zmienią tutaj rzeczy. Chciałem zagrać małą nacją, ale zgadując to, że jest bardzo mało filmików z tego moda, to akurat była słaba seria. Ogólnie ta nacja też słaba jest. Trzy razy próbowałem jakoś tutaj wygrać, zawsze się kończyło na tym, że akurat tym, co gram teraz, zawsze atakował i zabijał wszystkich. No to jest taki właśnie Cezar, tylko że nie ma takiego wydarzenia, które by wszystkich ocaliło. No niestety. Znaczy się, widziałem trochę rzeczy i jest coś takiego, ale nie jest coś takiego, że jest jakieś straszne. Historia jaka jest, nie wiem. Szczerze też za bardzo nie patrzyłem. Widzę, że mamy gryfy. Oczywiście wszystko tutaj się układa wokół fabuły My Little Pony, więc jeżeli coś... wiecie, moją postacią to jest kucyk na YouTubie, więc chociaż powoli od niego odchodzę, dlatego że trochę słabo wybrałem. Okej. Czyli będą pojawiające się odnóża. Lubię takie drzewka. Sam w ogóle teraz projektuję takie drzewko. Ciekawa zabawa jest. Okej. Tak jak Olwo Blues, mamy tutaj kilka wydarzeń. A tu w sumie historię teraz przeczytamy. Zapomniałem, że tak działa. Za bardzo się do Kaisera się przyzwyczaiłem. Tak, możemy was dać. Uła! Znaczy Equestria at War mało co grałem, więc nie wiem jakie tutaj są efekty dźwiękowe, ale widzę, że są połączone. Są... Ale fajnie to brzmi. Też widzę, że to jest. Czy my zabijemy 3000, albo nie pójdą to. Okej, czyli taki jest system niewolników, nawet fajny jest. Nie powiem. Zapomniałem budować. Zawsze się tutaj pamiętam, że buduję to, ale ostatnio jak patrzyłem na to jednak trzeba podbudować sobie militarne. Zawsze buduję cywilniaszki, dlatego że cywilniaszki są takim fajną rzeczą, że one aż tak bardzo... Dobra, ty pójdź tak. Że one tak bardzo nie dają dużo, właśnie Olwo Blues. No ale co innego będziesz robić, bo reszta to jest takie mech. Zawsze dostaniesz od ludzi, których podbijesz. Okej. Narodziny potwora. Jakby co, za chwilę opowiem o wojnie, o co chodziło, bo to też fajna historia jest. Bo to nawiązuje oczywiście do samej Equestria at War. Tak, jesteśmy. Co tutaj jest, że... Okej. Mamy dwie. Muszę przeczytać sobie, bo to jest zawsze w... Olwo Blues, takie coś.
Okej, okay, chodzi o to, że czy powinniśmy, żeby stajnia 101, nie Vault, czyli krypta, stajnia 101 była stolicą. No, zgadzamy się. Stajnia 101 jest stolicą. Jak sami widzicie tutaj. Takie nawiązanie, że krypta, stajnia. Jakby co, ta wojna to jest taka, że musimy wysłać nasze dywizje i gdy to zrobimy, po prostu szybko... Szybko zrobić coś takiego. Tak, tak, tak i tak. Na tym większość tych wojen polega. Tutaj widzę, że jesteście odsłonięci. Tutaj próbują mnie odciąć, więc pójdą tak. Okay. Coś tam gadają, ale nie wiem, czy to po angielsku, czy po jakimś ich języku. W ogóle modyfikacja jest strasznie szybka. Powinienem grać teraz na czwórce. Ciekawe jest to też, że każde wydarzenie nawiązuje do poprzedniego, że nie mamy tego samego, jeżeli wybierzemy. Tak, chcemy odbudować kwestię i co powinniśmy zrobić? Iron Hoof, czyli więcej tego. No, mamy strasznie dużo, więc nikt nas nie pogona. Carlos. Ciekawe, co by było po Carlos. Zapewne byłaby jakaś zmiana. Good! 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 Och. Chodź tutaj. A, jesteś. Mamy strasznie małą armię, jak na taką wojnę. Nie czuję się jak Włochy. Bo Włochy miały strasznie dużo w swoim... swoim regionie. Na Półwyspie Apenińskim. Okej. Okay. Nie, dajmy sobie gościa. To jest fajne z tym, że... Nic jeszcze nie możemy. Okej. Okay. Z tym... gdzie jest ten gościu? Zrobiliśmy. Nawet nie wiem, który to jest. Nie mam go. Ja zostałem gościa. Okej, okay, zabieramy. Nawet nie wiem, po co było. Zawsze na samym początku jest takie na temat całej historii. Się nie dziwię, dlaczego nasze... coś usunęło się. A. Raider Gang. Dobra, odpalmy gospodarkę. No taki jest śmiechowy moc, szczerze. Zgaduję, że się będzie rozwijać, bo to te takie typowe kolaby jednak fajnie się rozwijają. Myślę, że za rok, jakbym wrócił do tej modyfikacji, to by była już totalnie inna modyfikacja, która by była zbalansowana, bo, nie, bo ona jest po prostu niezbalansowana na aktualnym terenie. Okej. Okay. A, rozumiem. W ogóle mamy balony Pinkie Pie. Ciekawe. Nie patrzyłem w ogóle na te samoloty, jak to wygląda. A to jest specjalny, specjalny sprzęt. Co by... Nie wiem, na co wydać, wydam na karabiny. Jak nasze wyglądają? To są te specjalne. New Apple... Co? Gdzie to jest? To jest jakiś New, ale to jest New Apple Ops. Szukam, bo tutaj wiecie, to jest tak, że wszystko się nazywa inaczej. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra, wystartowaliśmy gospodarkę, pozbędę się tych bandytów. 105... 5 dni. Szczerze, ta modyfikacja przez to, że jest tak mało rzeczy, to jest bardzo dobrze śmiga. Kiedyś taka była od Orwo Blues, ale później po prostu postanowili... O! O! Ciekawe. Postanowili, że
Warto by było, gdybyśmy na przykład dodali Meksyk, który będzie bardzo dużo żarł pamięci. No i po Meksyku po prostu modyfikacja jest strasznie już wolna. Co tutaj? Life Giver. Szczerze nie wiem, co mu dać. Na razie zostawiam, bo to jest dobry do tego. Co tutaj mamy? Szukam jakichś innych. Griffon. Ciekawe. Wiem, że nowych generałów nie można spawnować z jakimś perkiem tym samym. To tylko przez promocję jest, ale... Ale zobaczymy, jak tutaj porobię. Raczej po prostu to jest taki nasz generał, że nie da się go wytworzyć. Tak, to jest fajne. Sobie zostawię. Slave. Okej, tak. Zniewolmy ich. O matko! Ale to jest. To jest takie. Nie dziwię się, że nie mogłem wygrać. Przecież to dostaje takie bonusy. Jakbym. To jest takie zbyt OP, szczerze. Bo dostajemy wszystko to jako regiony narodowe i tak naprawdę to wszystko. No, musimy oczywiście pozbyć tych głupków, ale to jest też takie mało krzywdzące przy takiej prędkości. Gdybyśmy oczywiście grali na normalnej prędkości, to by było takie, o, bym się denerwowała. A tak to wszystko jest fajne. Wszystko gra i koliduje. Okej, na razie gospodarka. Jak się tutaj ma się tylko jedno drzewko, znaczy się jeden slot badawczy, co jest błędem. Nie powinno się czegoś takiego robić. Można by było zrobić, gdyby się odzyskiwało to drzewko, dostawało się slot po roku albo po dwóch. A tam to trzeba strasznie dużo robić. Bo pierwszy slot, gdyby się szło tak bardzo szybko, to nie, to nie to. Tutaj. Tutaj dostaje się pierwszy slot, gdzie ty jesteś. A tu, o właśnie. Nie, to... Tak głupi jakiś byłem, że tego nie robiłem. A co tak? No po roku jest. No to... A to akurat... moja wina, że tego nie zauważyłem. Ale i tak to by nie pomogło, bo... Ma się coś takiego jak... my... Nie mamy czegoś takiego jak Tribal Society, ale zobaczcie co jest takie... Jeszcze się dostaje inne minusy, co podwaja to. Więc... Takie słabo jest. Teraz nie potrzebujemy jakiejś specjalnej dywizji. Ogólnie są fajne tutaj, bo zgaduję, że ten model jest wykorzystywany z wcześniejszych, z Orwo Blues. Co jest akurat fajne. Co tutaj mamy? Nie, na razie armii nie budujmy. No zgaduję, że wiecie, kiedyś to powstanie, ale na razie nie jest. Kiedyś trzeba będzie ich zabić. No, tak jak zapewne w Orwo Blues, że ktoś się postawi. Nie sądzę przy tym, że wielka rewolta to oznacza, że umrze nasz władca. Tutaj widzę fajne rzeczy. Zróbmy to. A tutaj to pójdzie. To, co balansuje w Orwo Blues, to jest to, że oni nie mogą chyba wyjść poza zaawansowany, że zaawansowane to już nie wychodzą. Czy wy macie jakieś drzewko? Kurde, ale fajne. Zawsze oceniam... czyli nie. Zawsze oceniam... O, ona mruga! Ona się rusza! Zawsze oceniam państwo po ich portretach. Wiadomo, że jest rozwinięte państwo. Nie, czekajcie, znajdę to. Wiadomo, że jest rozwinięte. To jest jeden z najlepszych portretów. Taki smak. Smak, smile. O. O, uwielbiam taki. No też widać, że jest animowany. Chociaż zgaduję, że... Nie, szczerze na tym...
na tym poziomie mógłby zostać. Czekaj, czy brak portretu jest jest właśnie animowany? Coś mi się tak wydaje. Tak. Nigdy nie znam różnicy, też nie jest jakaś duża. Nie, to jest taka iluzja. Okej, wybraliśmy stajnię 101, więc idziemy w nią. Co nam da w ogóle? A, tylko tak. To jest on reset slot. O, da nam reset slot. To dobrze. Potrzebujemy szybko już zmieniać się armię. Możemy kupić niewolników. Kupujmy. To jest ciekawe. Chyba nie, w Legionie Cezara to było takie niewolnicy jako niewolnicy, jakim my pojmujemy. Ale jest ciekawe to, że niewolnik kiedyś był porównywany do pracownika. I po prostu na przykład, gdy mamy tam niewolę żydowską, to tak naprawdę powodem, dlaczego faraon nie chciał ich wypuszczać, dlatego że oni byli najbardziej bogatą nie klasą, o, klasą niewolników, która była czasami o wiele bogatsza niż normalni mieszkańcy Egiptu. Gdyby oni wyszli ze całym swoim majątkiem, Egipt po prostu by upadł gospodarczo. I tak się stało. Okej, fully staff collapse. Uwielbiam, kiedy modyfikacja jest na małym terenie, a ma dużo kontentu. Bo zawsze na... Bo wiecie, można stworzyć mega duże... Czym ty jesteś? O, fajnie. Gaduję, że to jest taki tak, który ma brać wszystko na takie różne rzeczy. Szczerze, teraz dodali coś takiego jak dynamiczne tagi. Czy wy jesteście tą aplikacją? Nie. Ale macie tutaj wielką dziurę. Normalnie mi się przypomniało, jest takie anime. Wiem, że niektórzy takie, a anime słabe. Znaczy się graficznie to jest bardzo takie, powiem, anime, ale bardzo, bardzo fajna historia. Made in Abyss, polecam. Ścieżka właśnie muzyczna, znakomita. Nie, najpierw to zróbmy. Wiem, że i tak mam. Czekajcie, bo mam tam coś innego. Mam tutaj to. Teraz zróbmy odprawy do rewy. Kilka rzeczy. Chce nas zaatakować. Dlaczego? Nie! Dobra, nigdy więcej nie będziemy patrzeć na tych ludzi. To jest zabronione. Tylko wtedy, kiedy będzie potrzeba. Mają tutaj połączenie, dobra. Ale i tak nie zdążą mi nic zrobić. Jak mówiłem, niektóre portrety są słabe. Co nam da? Unruly. Nadal będziemy mieć na minusie. Nadal na minusie. Co nam w ogóle daje? Nic nam nie daje. Usuwamy ich. Jedyne co by było, jakby to coś nam dawało, to nic nam nie daje. Szamia w ogóle też jest słaba. Nie mam czasu na ogarnięcie, bo tak szybko czas leci. Rocket launchers, dynamit. Co powinien... Nie wiem, co to znaczy. To raczej, bo tutaj mamy. Możemy kupować niewolników. Mamy 40 tysięcy. Możemy ich gdzieś tam to zrobić.
Szczerze, wszystko jest znakomite. Naprawdę tutaj nie ma żadnych rzeczy, które byłyby złe. Okej. Poczta Gryfon. Nie wiem, dlaczego to się nie usuwa. Już wiem, o co chodzi. Kiedy to było? Zbyt późno. Bo tam to nic nie robiło. A, okej, dajcie mi chwilę, ja wrócę do tamtego momentu. No i jestem z powrotem. Wszystko ogarnąłem oczywiście, nie miałem żadnego z wcześniejszego zapisu, więc musiałem od początku robić. I tutaj ciekawa rzecz, wcześniej już to widziałem. Dajemy. Chodzi o to, że oni mogą nas albo zaatakować, albo to właśnie zrobić, co teraz zrobiliśmy. Dla nas to jest w sumie nawet fajne, ponieważ dostajemy tutaj. Nie wiem, czy bym chciał. No możemy to zrobić. Co potrzebujemy tutaj? Nie chcę wam wysyłać tego. A musi nam ufać. Okej, czyli będziemy wam wysyłać to. Okej. Widzę, że tutaj wszystko jest rozwinięte wokół tej nacji. Tutaj też to się zmieniło. Mamy fajny portret. Wcześniejszy był słaby. I chyba nie chcą nas zabić. To jest bardzo duża różnica. Chociaż... Gdzie to ma? Gryfon Mail. Dobra, dostaję tego. To jest głupie kolejna opcja. A, ci mają tak, dobra. Nie, oni też mają, że mogą nas zaatakować. Okej, ale myślę, że na tym zakończę ten odcinek. W kolejnym odcinku oczywiście zrobimy masę rzeczy, bo zobaczcie, jak to szybko pędzi, ile już celów zrobiliśmy. Tutaj tylko bym to dokończył i to wszystko. Z wami Trahol, Red Zone 4. No to, cześć!